Spójrzcie, w tym miejscu przed wojną znajdowało się główne wejście na cmentarz Orlą. To było takie, takie reprezentacyjne wejście, tak? Przejście przez ten łuk triumfalny i to już było centrum, to już było centrum cmentarza Orląt. Zwróćcie uwagę, przed tym łukiem triumfalnym mamy takie dwa cokoły puste. Na tych dwóch cokołach właśnie stały te dwa potężne, wielkie, kamienne lwy, z których jednego widzieliśmy wjeżdżając do miasta. Cmentarz powstaje w pierwszej połowie lat 20. jako że w walkach o Lwów zginęło około 2000 ludzi, z czego większość stanowią młodzi ludzie nieprzekraczający 20 roku życia. Dlatego też w szczególny sposób postanowiono uczcić, budując specjalne mauzoleum, specjalny cmentarz właśnie dla nich. W czasach dwudziestolecia międzywojennego, czyli w czasach, kiedy jeszcze nie było II wojny światowej, nie było etosu powstania warszawskiego, bój o Lwów i udział młodych ludzi w tymże boju był no, symbolem poświęcenia polskiej młodzieży. No, z czasem ten symbol został zastąpiony nowym symbolem poległych młodych powstańców warszawskich. Jak już wspomniałem, ten cmentarz najbardziej dramatyczne chwile przeżył po II wojnie światowej, kiedy Lwów znalazł się w granicach Związku Radzieckiego. No i początkowo traktowano go w następujący sposób. Po prostu tutaj to było miejsce zamknięte, nikt nie mógł tutaj przychodzić, nawet z mieszkańców Lwowa, z tych nielicznych mieszkańców, którzy byli Polakami, którzy nie zdecydowali się na wyjazd do tej nowej, tak zwanej Nowej Polski. My co prawda określamy to słowem repatriacja, ale jest to słowo oczywiście w niewłaściwym znaczeniu, no bo repatriacja jest to powrót do ojczyzny. No w tym przypadku nie był to powrót do ojczyzny przecież, tylko raczej wyrwanie z korzeniami z ojczyzny. Więc lata 50., początek 60. to jest właściwie czas powolnego wdzierania się w ten cmentarz przyrody. Cmentarz zostaje całkowicie zrośnięty samosiejkami, krzakami, rosną tutaj drzewa, groby są rozsadzane korzeniami. Właśnie to miejsce czasami jest traktowane jako miejsce schadzek różnych takich, prawda, drobnych pijaczków, jako śmietnik, są wywożone śmieci, jest śmietnisko. Z czasem w katakumbach powstaje warsztat kamieniarski, są tam zorganizowane garaże. Zobaczcie to na zdjęciach, ja pójdziemy do kaplicy, zobaczycie zdjęcia cmentarza z lat 60. i później. I w latach 70. władze sowieckie Lwowa postanawiają całkowicie cmentarz zrównać z ziemią. Wjeżdżają tutaj buldożery, gąsienicami, ostatnie istniejące grobowce są miażdżone, niszczone i wreszcie zdecydowano się, bo jakbyście odwrócili się do tyłu na chwileczkę, widzicie ten łuk triumfalny. Łuk triumfalny z tymi dwoma bocznymi pylonami połączony był kolumnadą w formie doryckich kolumn. Jak widzicie, z tych kolumn nie ma właściwie, tylko zostały bazy gdzieniegdzie, prawda? Natomiast właściwie się z tej kolumny nie zachowało nic. Więc zaczepiono o te kolumny metalowe liny i te buldożery gąsienicowe wyrwały te kolumny i ta kolumna się zawaliła. Próbowano również ten łuk triumfalny zniszczyć. Zachowały się jeszcze ślady na rogach, szczególnie z drugiej strony, jak będziemy przechodzić, po linach, które zamontowano i widać, że usiłowano ściągnąć ten łuk triumfalny, ale bezskutecznie. Ostatecznie dano temu spokój i ten łuk do naszych czasów przetrwał. W okolicach Lwowa w latach 80. Pracowała polska firma przy układaniu rurociągu przyjaźni, to był rurociąg gazowy, firma Energopol. No i ci polscy robotnicy po godzinach pracy przychodzili tutaj, patrzyli, no, wszyscy widzieli, że to się tutaj znajdowało kiedyś, że to jest to jedno z najważniejszych miejsc, najdroższych miejsc dla każdego Polaka. I wyobraźcie sobie, po pracy przychodzili oni tutaj, początkowo tylko z takimi drobnymi narzędziami jak jakiś tam kilof, łopata, siekiera i rozpoczęli porządkowanie tego miejsca. Sami za darmo, z nieprzymuszonej woli, po prostu chcieli to miejsce uporządkować. Potem, no jak to bywało w dawnej Rosji, w Związku Sowieckim, wszystko można załatwić, że tak powiem, po znajomości. Dyrektor tej firmy, polskiej firmy Energopol,
dogadał się jakoś z przewodniczącym Rady Miasta Lwowa, czy ewentualnie moglibyśmy tutaj po godzinach pracy, również przy wykorzystaniu cięższego sprzętu, popracować przy upomnieniu cmentarza. Oczywiście żadne oficjalne decyzje nie były podejmowane w tej mierze, a mimo wszystko nieoficjalnie toczyły się tutaj prace przywracające życie temu cmentarzowi. No i dzięki temu cmentarz został odnowiony. Potem oczywiście władze Ukrainy, jak już powstała niepodległa Ukraina, był rok 91, władze zachodniej Ukrainy no bardzo nieprzychylnie patrzyły na to, że ten cmentarz tutaj jest odnawiany. Bardzo długo nie zezwalano na jego oficjalne otwarcie. No i ostatecznie, który to był rok? 2006. Oficjalne otwarcie tego cmentarza. Oczywiście były pewne problemy co do napisów, nie chciano przewracać starej pisowni, na niektórych nagrobkach, prawda, że na przykład ktoś zginął za polski Lwów, załóżmy, prawda. Zobaczymy też na katakumbach są takie płaskorzeźby aniołów, które kiedyś trzymały na piersiach wyrzeźbione krzyże Virtuti Militari, tak? Też nie pozwolono na odtworzenie tego symbolu, ale mimo wszystko, ja to zawsze powtarzam z maniakalnym uporem, że jest to cud, że ten cmentarz został odnowiony, że powstał taki cmentarz. No bo ja zawsze daję taki przykład, może trochę księżycowy. Czy my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taką sytuację? W kwietniu 1945 roku, właśnie od lutego do kwietnia 1945 roku, na przedpolach Szczecina toczy się ogromna bitwa. Bitwa o Przyczółek Dąbie. Przyczółek Dąbie, który obejmował swoim zasięgiem na północy Goleniów, na południu Gryfino. W centrum Dąbie. Ogromna bitwa. Mnóstwo poległych Niemców. Mnóstwo. Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że w Szczecinie powstaje mauzoleum żołnierzy Wehrmachtu broniących Szczecina? Jak na to reaguje społeczeństwo Szczecina? Raczej, mówiąc bardzo ogólnie, negatywnie. No przecież ci młodzi ludzie walczyli o polski Lwów, nie ukraiński Lwów, tylko polski Lwów, tak? Tutaj jest Ukraina, Lwów jest stolicą zachodniej Ukrainy. To były dążenia, marzenia Ukraińców od wielu, wielu lat, żeby Lwów był miastem ukraińskim. Te marzenia się ziściły. A tu nagle mamy odtwarzać cmentarz tych, którzy chcieli ten Lwów uczynić miastem polskim, a nie ukraińskim? To więc spróbujmy postawić się właśnie w to myślenie ukraińskie i mimo wszystko, mimo tego myślenia, ten cmentarz został przywrócony do życia. Dla mnie to jest po prostu... No, ewenement na skalę światową, mimo wszystko. Jak wiecie, takich miejsc szczególnych, takich cmentarzy szczególnych w Polsce i na świecie jest kilka. Cmentarz Orląt Lwowskich porównywany jest z inną ważną nekropolią drogą każdemu Polaka, jaką jest cmentarz żołnierzy polskich na Monte Cassino. Tak? To też jest to szczególne miejsce. Cmentarz żołnierzy polskich leżących niedaleko Szczecina, w Siekierkach na przykład, również tam ponad 2000 żołnierzy leży, prawda? Też warto o tym pamiętać. Czy wreszcie powązki wojskowe, gdzie leżą powstańcy warszawscy. To są te szczególne miejsca, które warto znać i warto odwiedzić. Pójdziemy teraz do katakumb. Tam zobaczymy to miejsce, gdzie pochowany jest Jurek Biczan, ta postać symbol tych najmłodszych Orląt. I potem pójdziemy do kaplicy, zobaczymy tam zdjęcie, jak wyglądał cmentarz Orląt właśnie w momencie degradacji, w momencie niszczenia. I przejdziemy potem sobie na Górkę Powstańców. No to ruszamy.